Zbawienie ojczyzny od nich zależy! Dożywam 60 roku życia i niczego więcej nie pragnę, jak zobaczyć ojczyznę ubezpieczoną wreszcie przez dobrą konstytucję. Na miłość ojczyzny nie hamujcie dzieła ocalenia. Zabiję, jak mi Bóg miły! Zabiję, nie wstrzymujcie mnie! Waszmościowie, nie dopuszczę do tego, aby dziecię moje w niewoli żywota. Na miłość boską, zawezwij waszmość strażeń. Niech tego szaleńca uspokoją. Niech to nieszczęsne dziecię nie doczeka tak strasznej chwili, gdy w królu, który pakta konwenta poprzysiągł absolutnego monarchę, zobaczymy! Właśnie Suchorzewski, czy waś zwariował? Właśnie Suchorzewski! Waś zwariował! Nie, że zwariował! Zaklinam cię, najjaśniejszy panie! Zaklinam cię na miłość ojczyzny! Zaklinam, najjaśniejszy panie, na twoją przysięgę, co najświętszą bracia! Zaklinam cię, najjaśniejszy panie! Na przysięgę twą najświętszą! Nie zakłuwaj w kajdany naszego kraju! Nie zakłuwaj kraju! Kajdany, miłosierdzia dla Rzeczypospolitej, miłosierdzia dla Boską. Wolności, kiedyż to się skończy? Najjaśniejszy panie, bracia, ludzie. Nie! Miłosierdzia! Dla wolności szlacheckiej! Miłosierdzia! Na miłość boską kiedyś to się skończy! Uwagi, najjaśniejszy panie! Rzecz ku szczęśliwemu finałowi zmierza. Trzeba by raz jeszcze do Sejmu przemówić. Najjaśniejszy pan! Najjaśniejszy pan! Ustawę rządową zaprzysięga! Komu ojczyzna miła, niech wzorem majestatu na konstytucję naszą także przysięgę złoży! Liga! Liga! Całego świata, my, Stanisław August, z Bożej łaski król Polski, wraz ze Stanami Rzeczypospolitej, pod Związkiem Konfederacji Generalnej,
na Sejmie Ekstraordynaryjnym Warszawskim zgromadzonym na potomne czasy wiadome czynimy, gdy projekt Konstytucji za zgodą wszech stanów poprawiony, ułożony i przyjęty został, jako już w prawo przemieniony i na potomne czasy za prawidło rządu zostawać mający, ze Stanami Rzeczypospolitej przyjmujemy i temuż prawu siebie wraz ze wszystkimi ludźmi państw tego narodu poddajemy. Bogu Najświętszemu przysięgam, że ustawy rządowej, dzisiaj przez Sejm przyjętej, święcie dochowam. Nigdy od niej nie odstąpię i póki życia mego wiernie jej służyć będę. Wiwat ród! Cesarstwa, ale dobra królewskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej ma pan zubów na widok. Kiedy pan Deboli złoży swoją notyfikację, monarchini powiedziała, jakże oni śmieli przedsięwziąć odmianę formy rządu, którą ja gwarantowałam tej odmianie teraz czynią notyfikacji. W końcu przyjdą tu do mnie, żeby mi wojny wypowiedzieć, co za konstytucja. Pan generał Szczęsny Potocki, pan hetman Ksawery Branicki, pan hetman Seweryn Rzewuski. Przecież mnie to nieszczęście spotkać musiało, że ci zdrajcy muszą tutaj do mnie przyjeżdżać.